Spójrzcie na te kolce. Na pewno nie wyglądają zachęcająco, prawda? Ale chwila, nie dajcie się zmylić. Chmiel może próbować nas nimi odstraszyć, zwłaszcza te zwierzęta, które uwielbiają go podgryzać, ale prawda jest taka, że jest to wyborna dzika roślina. Aby jednak móc cieszyć się pełnią jego smaku, musimy nauczyć się go zbierać w taki sposób, który zapewni nam pełną satysfakcję. Gotowi na odkrywanie tajemnic zbierania chmielu? Zauważyliście już, że chmiel w tym momencie jest znacznie większy niż w naszym poprzednim filmie? Teraz, żeby go znaleźć, nie musimy już schylać się nisko pod starymi pędami. Chmiel śmiało wspina się ku słońcu wszędzie tam, gdzie może znaleźć jakąś podporę. A tam, gdzie trawa porasta ziemię, jego pędy wyciągają się w górę, dążąc ku światłu, wsparte tylko siłą własnych zielonych ciał. Czasem te pędy mogą już mieć ponad metr długości, co sprawia, że początkujący zbieracz chmielu musi być bardzo uważny. Kiedy stoimy w obliczu małego stanowiska chmielu, gdzie pędów nie ma zbyt wiele, często kusi nas pokusa, aby zerwać jak najdłuższe odcinki, najlepiej tuż przy samej ziemi. Ale uwaga, to może nie być najlepszy pomysł. To właśnie ze względu na wspomniane wcześniej kolce, im bliżej ziemi, tym stają się one bardziej twarde i nieprzyjemne. Kolce same w sobie nie są w stanie nas zranić ani wbić się w dłonie, jednak ich obecność utrudnia spożywanie tej części rośliny. Spójrzcie tylko, jakie mają te pędy imponujące długości. Gdybyśmy próbowali je zbierać w całości, nasz koszyk zapełniłby się błyskawicznie. To pokazuje, jak bujnie i obficie rośnie chmiel w tym okresie. Musimy jednak wybierać odpowiednio, aby móc cieszyć się smakiem tej dzikiej rośliny. Zauważcie, ile siły trzeba użyć, aby rozerwać tę roślinę. Chmiel, mimo swojej pozornej delikatności, potrafi być wyjątkowo silny i odporny. To pokazuje, jak rozwinięte są jego struktury, aby przetrwać w różnych warunkach. Im bliżej korzenia, tym łodyga staje się bardziej włóknista i łykowata, co niestety odbija się na jej smaku. Dlatego też najlepiej jest unikać zbierania części rośliny zbyt blisko korzeni. Naszym celem jest pozyskanie tych najbardziej soczystych i aromatycznych fragmentów, które będą stanowiły prawdziwą ucztę dla naszych kubków smakowych. Dlatego też, kiedy zbieracie pędy chmielu, lepiej darować sobie zbieranie całych łodyg, bo to strata energii i miejsca w koszyku na coś, co nie jest zjadliwe. Skupcie się zamiast tego na samych czubkach roślin. Zrywajcie maksymalnie ostatnie 40 cm, tam właśnie znajdziecie najsmaczniejsze i najbardziej wartościowe fragmenty chmielu. W filmie pokazałem wam, jak to robię od samego końca rośliny, ale wy wypróbujcie to na samych czubkach. Kiedy już wrócicie do domu, przeprowadźcie dodatkową selekcję w sposób, który wam pokażę. Wyginajcie roślinę, zaczynając od dołu w kierunku czubka. Zauważycie moment, kiedy roślina pęknie i podzieli się na dwie części. Od tego momentu aż do czubka, to najsmaczniejsza część rośliny, więc na niej powinniście się skupić.
Osobiście uważam, że najsmaczniejsza część kończy się na trzecim segmencie liści, a wszystko, co jest poniżej, już nie smakuje tak dobrze. Rośliny rosną w różny sposób, więc czasami te odcinki między segmentami mogą być duże, a czasami bardzo krótkie. Niemniej jednak, z mojego doświadczenia wynika, że metoda do trzeciego segmentu liści sprawdza się niezależnie od długości rośliny. Endy chmielu teraz zbiera się bardzo łatwo i szybko. Zobaczcie, jak szybko uzbierałem całą garść. Zajęło mi to może 2 minuty. To pokazuje, jak obfity może być plon, gdy chmiel jest w pełnym rozkwicie. Dzięki temu można w krótkim czasie zebrać sporo świeżych i soczystych pędów, gotowych do wykorzystania w kuchni. Podsumowując, na dole pędów chmielu często występują twarde, włókniste części oraz kolce, które utrudniają przyjemność z jedzenia. Natomiast pędy z samego czubka, czyli te ostatnie 40 cm, są pozbawione tych nieprzyjemnych elementów. Dlatego też są one tak wyjątkowo smaczne, ich struktura jest soczysta, delikatna i aromatyczna, co sprawia, że są one prawdziwą ucztą dla podniebienia. To właśnie ta część rośliny zawiera najwięcej esencji smaku i aromatu, dlatego warto skupić się na jej zbieraniu, aby cieszyć się pełnią doznań smakowych przy spożywaniu chmielu. A więc widzieliście sami, jak łatwo i przyjemnie można zbierać pędy chmielu. Mam nadzieję, że moje wskazówki okażą się przydatne dla Waszych własnych przygód z tym dzikim ziołem. Jeśli podobał Wam się film i macie jakieś pytania lub sugestie, nie wahajcie się zostawić komentarza poniżej. A jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie dajcie lajka i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z naszymi kolejnymi przygodami w świecie roślin dzikich. Do zobaczenia!